Cześć, nazywam się Ania Paloch, jestem psychologiem i psychodietykiem. Zapraszam na mój podcast, w którym chcecie zachęcić do dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Bez presji, nie ulegając modzie, czule i świadomie, w zgodzie ze sobą. Zaczynamy! Kończę ten sezon podcastowym, podcastem apelem skierowanym do nas wszystkich myślę, ale najbardziej chyba do rodziców, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek. Wybrałam te grupy, chociaż tak jak mówię, myślę, że wszyscy mamy tutaj coś do odrobienia, lekcje do odrobienia, natomiast akurat um, reprezentanci tych grup są najbardziej Narażeni na możliwość popełnienia błędu, tak bym to powiedziała, bo nasze słowa mają dużą wagę i niestety nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze słowa mają dużą wagę i ten zlepek słów, który jest tytułem tego podcastu nie jest przypadkowy, bo komentarze, które kierujemy często z troski, zwłaszcza do osób młodych, związane z ich zdrowiem, mogą uczynić więcej złego niż dobrego. Niestety, częściej nasze słowa dotyczą właśnie wagi i wyglądu, a nie zdrowia, które być może mamy na myśli. Nie ma nic na nasze usprawiedliwienie, naszych, nasze dorosłych, bo to my jesteśmy dorośli i to my mamy wspierać, pomagać i dawać dobry przykład przede wszystkim, a nie upominać, krytykować i wpędzać w poczucie winy. Młode osoby są bardzo wrażliwe i są też często bardzo ambitne i niecierpliwe. A to przepis na zaburzenia odżywiania. Ten podcast o zaburzeniach odżywiania kończy sezon podcastowy. W sierpniu robimy sobie przerwę, wracamy we wrześniu i wrócimy też, mam nadzieję, z serią dotyczącą właśnie rozmów na temat zaburzeń odżywiania. Taki jest mój plan. Natomiast w dzisiejszym podcaście chciałabym Ci opowiedzieć o kilku przykładach. <laughs> to nie są wymyślone rzeczy, bo to są po prostu doświadczenia moich pacjentek. Kilka przykładów, które właśnie do zaburzeń odżywiania doprowadziły. Wiem o tym, bo właśnie pracuję z tymi osobami. I każdy z nas ma wpływ i odpowiedzialność. Kiedy wsłuchuję się w te historię,. Jest mi z jednej strony bardzo, bardzo przykro, że ktoś musi wysłuchiwać takich słów, że osoba, która jest bardzo wrażliwa i bardzo podatna na to, co o sobie myśli, a co o niej inni myślą, słyszy takie słowa. A z drugiej strony jestem wściekła, że my, dorośli ludzie... Nie potrafimy czasem ugryźć się w język, albo nie potrafimy zrobić tego w taki przystępny sposób. Powiedzmy, że zwrócę się do dwóch grup, podzielę ten, te moje dywagacje na dwie strony. Z jednej strony chciałabym omówić aspekt pracy specjalistów, a z drugiej strony hmm, Jaką za to wszystko mają rodzice, ale nie po to chciałabym o tym mówić, żeby wpędzać kogokolwiek w poczucie winy, tylko uwrażliwić. Tak, to jest e, chyba najważniejszy cel: uwrażliwienie, żeby takich historii było jak najmniej, żeby kończyły się one dobrze, bo oczywiście, że nasze komentarze związane z troską o zdrowie mają y, za zadanie zwrócić komuś uwagę na to, że to jest ważne, ważne, żeby o siebie zadbać. Tylko, że liczy się też forma i liczy się też to, na co zwracamy uwagę. I często w y, mojej pracy, zwłaszcza teraz ostatnio, myślałam, że okres pandemii był takim wysypem, ale okazuje się, że to się nie kończy, y, więc to nie jest, są odosobnione przypadki. Bardzo często słyszę, że kiedy wracamy gdzieś tam pamięcią do tego, co takiego spowodowało, że zaczęłaś zacząłeś się odchudza odchudzać. Najczęściej to są dziewczynki nastoletnie, i o takiej grupie powiedzmy dzisiaj będę mówić. No i jakie mamy tutaj przykłady tego, tych motywacji? Bo oczywiście, że gdzieś tam jakaś. Niewielka nadwaga, tak, czy trochę większa masa ciała niż przypada na ten wzrost i wiek e, często są początkiem. Natomiast e, takie osoby zatracają się w tym, nie potrafią skończyć, a przede wszystkim bardzo, ale to bardzo boją się, że w momencie, kiedy wrócą do takiego normalnego sposobu odżywiania, jaki wcześniej prowadziły, po prostu ta waga wróci i wszystko zacznie się od nowa. Dlatego w momencie kiedy słyszą komentarz od pielęgniarki, że ważysz więcej niż powinnaś od swojej lekarki, endokrynolog, lekarza rodzinnego, komentarz w stylu może dobrze by było więcej spacerków wdrożyć, bo Twoja masa ciała jest taka, że tutaj no dla twojego zdrowia dobrze by było kilka kilogramów zrzucić. Albo mamy nauczyciela WF-u, który a z jednej strony komentuje wygląd, mówi o tym, czego nie może uczeń zrobić, w pewien sposób wyśmiewa, albo nie pozwala wręcz robić tych rzeczy, bo ty i tak sobie nie poradzisz. A z drugiej strony lekarz Y, przepraszam, nauczyciel WF-u oferuje komuś sposób na odchudzanie w postaci głodówki. I to nie są zmyślone historie. To jest wycinek tego, co usłyszałam w gabinecie. Zlepek wszystkich <grych> y, historii. Ale mianownikiem wspólnym jest specjalista, który. Tak naprawdę do ciała, tak w swoim zawodzie. Bo ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli pracujemy z ludźmi, e, czyli możemy mówić o tym, że nasz zawód jest społecznie odpowiedzialny, wpływamy na tych ludzi w pewien sposób, wpływamy na to, jak oni się czują w naszym towarzystwie, ze sobą, więc mamy ten wpływ, mamy tą moc, można by było powiedzieć. Dodatkowym, jeszcze ważniejszym aspektem jest praca z młodymi ludźmi, czy to nauczyciel, czy właśnie pielęgniarka, która pracuje w szkole, czy lekarz, do którego przychodzą też rodzice z nastoletnimi dziećmi. Tu odpowiedzialność jest jeszcze większa, bo ta wrażliwość jest jeszcze większa. I w przypadku młodych osób my kształtujemy ich postawy my wpływamy na ich poczucie własnej wartości samoocenę, która się, na samoocenę, która się będzie kształtowała w kolejnych latach to wszystko dopiero się dzieje tak naprawdę i tak jak w przypadku osób dorosłych krytyka może z czasem trochę Lepiej przyjmowana, bo mamy już za sobą pewne doświadczenia. Czy to z odchudzaniem, czy nie, ale potrafimy trochę inaczej na to spojrzeć. Mamy dystans, wiemy, że są też ważniejsze rzeczy yy, i to już tak nas nie rani, chociaż i tak nas rani. Dlatego komunikaty na temat wyglądu, komentowanie czyjegoś wyglądu w każdym wieku jest niedozwolone. Tak? To, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ale myślę też, że jako specjaliści my czasem sobie pozwalamy na więcej, bo wydaje nam się, że to jest właśnie to, co mamy robić. To jest ta nasza odpowiedzialność. Owszem, jest, ale w granicach zrozumienia tego, jak to może wpłynąć na taką młodą osobę. To nie o to chodzi, że nie trzeba komunikować tego, że coś jest nie tak, jeśli widzimy, czy mamy jakieś wytyczne związane z tym, że coś jest nie tak. Natomiast wszystko dotyczy tego, jak to będziemy komunikować, w jaki sposób przeprowadzimy tą rozmowę, że zrobimy to na tyle wrażliwie i damy sobie i tej osobie czas na tą rozmowę, a nie rzucimy po prostu dwoma zdaniami w przerwie podczas ważenia i zostawimy to dziecko z tymi zdaniami sobie same. To jest niedopuszczalne i w takim wypadku ja myślę sobie, że lepiej po prostu nic nie mówić, bo. Lepiej tak naprawdę, żeby dziecko myślało, że jest wszystko ok, i gdzieś tam w czasie być może też, nie wiem, będzie samo chciało wprowadzić jakieś zmiany, albo po prostu ktoś to zrobi bardziej wrażliwie, um, albo, nie wiem, zainteresuje się jakimś. Rodzajem sportu i, i po prostu dzięki większej aktywności i, i lepszemu odżywianiu ta waga po prostu będzie unormowana, bo tak naprawdę przecież dzieci, młodzieży niekoniecznie się odchudza, tak? Zmienia się ich nawyki. Natomiast z takimi komentarzami my doprowadzamy do tego, że oni się zaczynają drastycznie odchudzać. Stawiają na to, żeby jeść jak najmniej. Nie szukają metod racjonalnego odchudzania, czy sposobu odżywiania, czy zmiany nawyków żywieniowych, tylko dzięki też temu, że mamy dostęp do po prostu informacji zewsząd wszelkiej, wystarczy wpisać jak szybko schudnąć i wyskoczy nam miliard różnych sposobów. Ale od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego komentarza, po którym ta osoba w ogóle wpadła na pomysł, że coś jest z nią nie tak. Nie mówię, że to jest jedyny Czynnik, który na to wpływa. Oczywiście swoją dodatkową rolę robią rówieśnicy, którzy potrafią być naprawdę okrutni. Tylko, że dzieciak, dzieciakowi, kiedy tak powie, to jest jeszcze kwestia tego, że on naprawdę może nie rozumieć konsekwencji. To są takie rówieśnicze historie związane z tym, że. No jeszcze nie mamy jakby tej odpowiedzialności takiej za swoje słowa. Natomiast my dorośli mamy tą odpowiedzialność. I po naszej stronie jest bać o to, jakich słów używamy. Jeżeli widzisz, że nie masz czasu, możliwości, żeby porozmawiać spokojnie na ten temat z dzieckiem, młodzieżą, to nie rozmawiaj albo poczekaj na odpowiedni moment. Umów się na spotkanie na spokojnie. Albo wydaje mi się, najbardziej rozsądną opcją jest po prostu porozmawianie z rodzicem. Ale też spokojne, a nie rzucenie hasła, proszę odchudzić swoje dziecko, bo nie mieści się w normie. Bo to generuje kolejną lawinę tego, że w domu ten nastolatek usłyszy kolejne komentarze. A wtedy no to jasne jest, że jeżeli słyszymy od kilku osób to samo, to znaczy, że rzeczywiście coś jest nie tak. Ja miałam przykład dziewczynki, która od czterech osób usłyszała to samo. I teraz yy, leczymy zaburzenia odżywiania. Więc yy, nasze słowa mają wagę. A my, jako specjaliści, osoby dorosłe, pracujące z dziećmi i młodzieżą, tym bardziej te słowa powinniśmy ważyć. I ja wiem, że są przecudowni nauczyciele, przed Cudowni lekarze, czy pielęgniarki, higienistki. Nie mówię, że wszyscy robią źle. Natomiast to też nie, nie jest jeden przypadek, kiedy ja słyszałam o czymś takim. I to są osoby naprawdę z różnych miejsc. No bo teraz dzięki. Tym, temu tej pracy online możemy się kontaktować z ludźmi naprawdę z, zewsząd, więc to nie jest to, że ja po prostu trafiłam na osoby z tej samej szkoły, tak, w, w miejscowości, gdzie, gdzie mam gabinet. To się dzieje szerzej. I tylko my tak naprawdę możemy na to zwrócić uwagę. Możemy zwrócić uwagę komuś. Jako dyrektorzy, jako nie wiem, osoby zarządzające możemy organizować jakieś spotkania, gdzie po prostu tą wiedzę na temat zaburzeń, odżywiania, na temat problemów z jedzeniem się przekaże w taki adekwatny sposób, jak to komunikować, co robić, żeby było łatwiej zrozumieć. Z jednej strony dziecku czy młodzieży pewne rzeczy, a z drugiej strony, żeby nie zranić i nie zburzyć właśnie tego kruchego poczucia własnej wartości i dopiero budującego się. Więc możliwości jest naprawdę wiele, też to, że będziemy sami starać się dowiedzieć więcej, że będziemy uczestniczyć w jakichś szkoleniach, ale przede wszystkim, że zwrócimy na to uwagę. Może się tutaj też odezwać taki głos, że przecież to wcale nie były jakieś okrutne komentarze. To po prostu było zwrócenie uwagi na to, że nie wiem, ktoś właśnie nie mieści się w normach, jeżeli chodzi o swój wiek i masę ciała. Przecież ja w miły sposób powiedziałam, że trzeba wdrożyć więcej spacerków. Jasne, tylko że ja bym tutaj też chciała zwrócić bardzo dużą uwagę na to, że to, co my dorośli, traktujemy jako właśnie takie. Jako normalne komentarze, nie w żaden sposób niemiłe, mogą, może to być zupełnie inaczej odbierane przez dzieciaki, bo oni są dużo bardziej wrażliwi na te słowa wszystkie. Tym bardziej, jeżeli być może usłyszeli to jeszcze gdzieś wcześniej, to ich alarm po prostu się włączy bardzo a, poważnie i, i zaczną wprowadzać te restrykcyjne metody odchudzania, te ekstremalne ćwiczenia. Więc wyobraź sobie, że to, co mówisz, jest odbierane jako dwu, trzykrotnie bardziej stanowczo, bardziej niemiło, powiedzmy. I tak, tak to właśnie jest odbierane przez dziecko czy przez młodzież, która się dopiero rozwija, których układ. Tak, limbiczny, część mózgu odpowiedzialna za emocje, za właśnie to, w jaki sposób będzie się kształtowało, ich, ich samoocena, ich wrażliwość, to wszystko się dopiero rozwija i to wszystko jest bardzo wrażliwe i bardzo czujne na wszelkiego rodzaju zmiany. Dlatego myślę, że to jest taka pierwsza wskazówka, żeby podejść do tych naszych komentarzy w taki sposób, wyobraź sobie. Że to jest dwa razy bardziej mocne. To, co możesz zrobić, żeby powiedzieć to dwa razy mm, słabiej, w, tym w ten sposób, że dwa razy bardziej uwrażliwiając się na te słowa. Więc, to by był taki apel do, do specjalistów. Pamiętajmy też, że te nasze słowa właśnie mogą nie być pierwsze. To znaczy, ktoś już mógł to zauważyć, ktoś już mógł coś powiedzieć albo po prostu osoba stwierdziła, że rzeczywiście jest coś nie tak i już próbuje wprowadzać zmiany. A w momencie kiedy my swoim komentarzem dowalamy, kiedy ona już zauważyła zmiany, bo na przykład schudła jakiś tam kilogram czy dwa, to to znów budzi takie poczucie frustracji. No zamiast zauważyć, że coś robię, to jeszcze mówią, że jest źle. Czyli muszę jeszcze bardziej, jeszcze bardziej to, to też jest tak historia, którą przerabiałam. Ktoś inny zwrócił uwagę, ta osoba już zaczęła wprowadzać zmiany, a później pani doktor dołożyła swoje trzy grosze, więc to tak bardzo zezłościło tą dziewczynkę, że wychodząc z gabinetu stwierdziła, że ona jeszcze pokaże. To nie są naprawdę odosobnione przypadki, i być może wydaje nam się, że młodzież się tym nie przejmuje. Jak słyszałam, też czy słyszałam, czytałam komentarze pod właśnie jednym z wpisów, takich uwrażliwiających na temat tego, co się dzieje właśnie też z aktywnością młodych osób. Był oczywiście komentarz nauczycielki WF-u, że notorycznie są wystawiane zwolnienia z WF-u i to tym trzeba się zająć, a nie tym, w jaki sposób oni pracują, bo, bo oni się starają i robią wszystko, co można. I tak to już jest trochę agresywne, tak? no ja rozumiem, system jest beznadziejny tak? edukacji. Teraz po prostu idzie jeszcze na dno, ale system e, nauczania i pracy. To jedno, a to, jak my pracujemy, jak my się komunikujemy, na co zwracamy uwagę, to drugie. Są nauczyciele i nauczyciele. Są tacy, którzy potrafią wziąć pod uwagę to, że nie wszyscy, tak jak oni, kochają siatkówkę i nie zmuszają dzieciaki do tego, żeby przez trzy lata grały w siatkówkę, kiedy on tego nienawidzą. I to budzi u nich duże lęki i, i jakieś takie problemy. I w związku z tym też chcą te zwolnienia po prostu. Może gdyby było bardziej urozmaicone, może gdyby nie było komentarzy: ty tego nie rób, bo i tak nie zrobisz, to byłoby więcej motywacji do tego, żeby coś robić. Więc y, znów uwrażliwiajmy się. Zostawiam do refleksji to, czy masz poczucie, że spełniając się w swojej roli specjalisty, uważasz na to, co mówisz, w jaki sposób. Do kogo i czy nie dajesz też przyzwolenia innym, zwłaszcza właśnie rówieśnikom, dzieciakom, do tego, żeby w ten sposób też komentować i oceniać innych ze względu na wygląd. Bo pamiętajmy, że kiedy zwracasz uwagę komuś, że czegoś nie zrobi, to dajesz innym też sygnał, że to jest ktoś gorszy, słabszy, a to już. Mocno polaryzuje w grupie i, i ma swoje konsekwencje nie tylko w zaburzeniach odżywiania, ale też w innych problemach emocjonalnych. Więc bądźmy wrażliwsi na słowa. Jeżeli czujemy, że nie mamy czasu, przestrzeni, możliwości, no bo właśnie system taki jest, że często nie mamy go, to, to może zostawmy to i może porozmawiajmy lepiej z rodzicem. Niż z tym dzieckiem czy nastolatkiem, a już tym bardziej nie rzucajmy jednoznaniowego komentarza na temat wyglądu. Drugą grupą, tą jeszcze bardziej obarczoną, może nie odpowiedzialnością, ale takim ciężarem wychowania przede wszystkim są rodzice oczywiście, którzy tak jak wszyscy, popełniamy błędy. Mamy też swoje no jakieś tam takie zasady związane z wychowaniem wydaje nam się też czasem, że komentarze, które są żartobliwe, no przecież jesteśmy rodziną, mówimy to w swoim towarzystwie. Przecież to nie miało być nic zraniącego, to tylko taki e, śmieszny komentarz na temat, nie wiem, wystającego brzuszka e, albo tego, że z, o super zjadłaś całą kolację jeszcze dokładkę widać, że ci smakowało, coś takiego, tak? To są takie drobne komentarze. No przecież trzeba się cieszyć, że dziecko nie je, bo dopiero są problemy, kiedy są w domu niejadki. Natomiast tutaj ten jakby problem wrażliwości jest ten sam, tak? Tu też mamy do czynienia z osobą bardzo wrażliwą i pamiętajmy, że my jako rodzice, opiekunowie... Jesteśmy największym, najważniejszym autorytetem. I choć się kłócimy, choć się sprzeczamy, chociaż e, trzaskamy drzwiami, chociaż mówimy, że nie chcę iść z tobą w jakieś miejsce, bo to obciach, to i tak jesteśmy dla tych dzieciaków najważniejszymi modelami do naśladowania. E, czasem, bo. Rzeczywiście obserwują, czasem to jest wynik tego, że po prostu pewne rzeczy się przenosi, tak, takie postawy. Yy, I to dotyczy jedzenia, to dotyczy wyglądu, to dotyczy właśnie tego, z jednej strony jakich my słów używamy w stosunku do dziecka, komentując jego wygląd, ale też pamiętajmy, zawsze to podkreślam, jak bardzo duże znaczenie ma to, co my mówimy o sobie na dziecko. I znów powtórzę mój ulubiony przykład. Jeżeli mama przez całe życie mówi o tym, że musi przejść na dietę, bo ma duży brzuch, a potem babcia powie, o jaka Ty jesteś podobna do mamusi, to w pewnym wieku łączy się już fakty na tej zasadzie: skoro jestem podobna do mamy, wyglądam jak mama, to może ja też powinnam się odchudzać, to pewnie też mam tendencję do tego, żeby mieć duży brzuch. Albo my, wszystkie w naszej rodzinie, mamy grube nogi. Więc ja już od zawsze, tak? E, zwracam na to uwagę i, e, i uważam, że mam brzydkie nogi. Choć nawet nie wiem, tak? Jakie właściwie powinny być, tak? Jakie są, nie wiem, jakie standardy dotyczące tego, jak powinny wyglądać. Ale ja się już nauczyłam, że chcę czy nie, moje wyglądają źle. Więc w kontekście. Jakby pracy rodzica na, nad takim poczuciem własnej wartości też dziecka myślę i, i tego w jaki sposób ono będzie reagowało na zmiany swojego ciała też związane z dojrzewaniem co, co jest dla wielu osób bardzo trudne w zrozumieniu, że to ciało się zmienia bez względu na to ile jemy i co robimy, jak dużo ćwiczymy to tym bardziej trzeba być wrażliwym i też pamiętajmy, że to my jakby mamy możliwości obserwowania dziecka Dużo często, i też możemy zobaczyć, że jakieś zachowania, które wprowadza, no nie są do końca dobrymi zachowaniami, tak żywieniowo czy aktywnościowo, powiedzmy. I warto jak najwcześniej zwrócić na to uwagę, bo wiele, wielu rodziców cieszy się na przykład a, bo moje dziecko przestało jeść słodycze. To dobrze, bo przecież słodycze to jest coś złego. No i tak, po pierwsze już od początku dzielimy jedzenie na kategorie dobre i złe, co buduje też takie postawy, które w przyszłości mogą em, gdzieś tam generować ogólny podział na dobre i złe produkty i i, I w momencie, kiedy zjemy coś niedozwolonego, tak, czy z tej listy zakazanej, będzie się uruchamiało poczucie winy i jakieś takie poczucie, że robię coś złego. No i potem, właśnie, naprawia się relacje z jedzeniem, pracuje się z tymi wszystkimi postawami, które się gdzieś tam w pewnym momencie ukształtowały, więc na to też będziemy mieć wpływ, ale z drugiej strony wydaje nam się, że to jest coś dobrego, natomiast od unikania jednej grupy do za. Do, do początku unikania kolejnych i kolejnych jest naprawdę krótka droga. Tym bardziej, jeżeli ktoś zauważa efekty, jeżeli jeszcze ktoś pochwali, że dobrze wyglądasz, że schudłaś, to to motywuje. Tak? I tak jak my dorośli, być może przez różnego rodzaju właśnie doświadczenia, filtry, też jakby inny System tego, system poczucia, system wartości, ale też system naszego po prostu funkcjonowania, tak że mamy inne obowiązki, inne rutyny, e, przede wszystkim dużo więcej obowiązków, to, to nam się jest może dużo łatwiej zatrzymać w pewnym momencie, bo jakby inne rzeczy zabierają nam też czas i uwagę. Natomiast często dla tych młodych osób to skupienie się na tym odchudzaniu czy na tym zmienianiu siebie jest po prostu tym centrum, tak? tym, na co poświęca się najwięcej czasu i uwagi. W momencie jeszcze, kiedy ktoś to albo krytykuje, bo nie widzi dział jakby, tych różnic ostatnich, albo właśnie wychwala, to to wszystko sprawia, że osoba chce więcej, bardziej, jeszcze szybciej Odrzuca kolejne rzeczy i, i tak się wkręcamy tak, w to niejedzenie, które bardzo często może doprowadzić do anoreksji, takie odrzucanie kolejnych i kolejnych produktów, jedzenie coraz mniej kalorii, coraz mniej, unikanie gdzieś tego jedzenia wspólnie. Więc zwracajmy bardzo uwagę na takie rzeczy. Ja zawsze wychodzę z założenia, że naprawdę dobrą opcją byłoby w momencie, kiedy nasze dziecko wprowadza jakieś takie. Nowe, inne zasady związane ze sposobem odżywiania, raz porozmawiać o tym, jeżeli mamy taką wiedzę, wytłumaczyć pewne rzeczy. Ile potrzebujemy, nie wiem, poobliczać te, te wszystkie rzeczy, które sobie można tam poobliczać odnośnie zapotrzebowania, porozmawiać o tym, dlaczego to robi. Natomiast, jeżeli nie czujemy się na siłach i jakby w takiej wiedzy, świadomości tego, jak to powinno wyglądać, na co trzeba zwrócić uwagę, to naprawdę zainwestujmy chociaż w jedno spotkanie z dietetykiem czy psychodietetykiem. Który może to wszystko wyjaśnić, który też może wytłumaczyć, że owszem, można troszkę schudnąć, ale w taki racjonalny, zdrowy sposób, wprowadzając pewne zasady, czegoś robiąc więcej, czegoś robiąc mniej, ale niekoniecznie odrzucając pewne produkty tak po prostu na 100%, bo to się nie sprawdzi na dłuższą metę, po prostu, albo nas to bardzo, bardzo wkręci. Albo no, co drugim, jakby drugą stroną medalu są różnego rodzaju napady obiadania. Więc e, taka inwestycja to jest naprawdę dobry pomysł. Być może u Twojego dziecka nie doszłoby do takich e, trudnych historii. E, być może to jest tylko odrzucenie słodyczy i jakby z niczego więcej nie jest w stanie zrezygnować. Ale nie wiemy tego. Nie wiemy, jak zareaguje. Nie wiemy, jeżeli tym bardziej nie wiemy skąd to się wzięło to, to naprawdę warto porozmawiać ze specjalistą tym bardziej, że też to co powiedziałam z jednej strony jesteśmy największym autorytetem i osobą najważniejszą nawet jeżeli dziecko czy nastolatek uważa, że nie chce z nami już jeździć na wakacje, bo to obciach ale też z drugiej strony ciężko się słucha rodziców w takich kwestiach, w których chcielibyśmy zrobić coś innego, coś jakby w opozycji, więc rozmowa ze specjalistą, z kimś z zewnątrz, kto nie wiem nie ma za cel zatrzymać naszego odchudzania, tak? tylko ma za cel nam pomóc to jest też dobra opcja, tak? bo, bo na komentarze czy rozmowy z rodzicami można różnie reagować w różnym wieku, jakby biorąc pod uwagę różne etapy relacji rodzic-dziecko. Natomiast często jest też tak, że łatwiej jest nastolatkowi. Wsłuchać się w głos kogoś z zewnątrz, tak? jakiegoś autorytetu takiego zewnętrznego. Więc dlatego też taka jedna czy dwie konsultacje to jest bardzo, bardzo dobry pomysł w momencie, kiedy my czujemy, że nie do końca jesteśmy w stanie w tym temacie się z dzieckiem porozumieć, ale też czasem dla nas to jest dobra taka sytuacja spotkanie, żeby właśnie zrozumieć pewne mechanizmy. Przede wszystkim, żeby zrozumieć, że to, że dziecko ma problemy z jedzeniem już w momencie, kiedy gdzieś tam te zaburzenia, zaburzenia odżywiania się rozwijają, to, to nie jest fanaberia. Że to nie tylko na to polega, że teraz ma po prostu zacząć jeść normalnie i wszystko wróci do normy, bo to też jest niestety nagminne. A to tak nie działa. Tak? to nie jest na, To nie jest tylko o jedzeniu. Oczywiście, że to jedzenie jakby było tym w pewien sposób źródłem, chociaż źródłem zazwyczaj jest właśnie ta, to poczucie zagubienia, nieakceptacji, te negatywne komentarze, to, to poczucie takiego osamotnienia, takiego bycia, bycia trochę osamotnionym w tym świecie, w którym wszyscy wyglądają bardzo podobnie też jakby osamotnienia w kontekście tego, że to mnie się ktoś czepia odnośnie tego, jak wyglądam i to wszystko oczywiście w jest jednym z czynników, które doprowadzają do tego, że zaburzenia się, odżywiania się rozwijają, bo oczywiście są też cechy indywidualne, są właśnie takie też związane bardziej systemowo-rodzinnie, są też kwestie takie fizjologiczne, bardziej yy, yy, związane gdzieś tam z, z neuroprzekaźnikami, biochemiczne. Wszystko to ma znaczenie, ale mam też wrażenie, że te czynniki społeczno-kulturowe, Robią coraz większe spustoszenie, przez to, że mamy tak duży dostęp do wiedzy, ale też niestety do przykładów takich niezbyt dobrych dla nas, przez to, że jakby możemy się porównać z każdym, a, a każdy jeszcze przepuszcza to przez jakieś filtry, to, to mamy ciągle poczucie, że jesteśmy nie na miejscu, że, że wyglądamy nie tak. Nie mamy o tym też często młode osoby nie mają o tym z kim porozmawiać, e, i tak się wikłają w to wszystko szukając jakiegoś sposobu na siebie, co jest możliwe do kontrolowania najłatwiej. No to, czy zjem, czy nie zjem, bo, bo to jest tak naprawdę moje tylko i wyłącznie. Dlatego często idziemy właśnie w tą stronę. Tym bardziej, że to jedzenie bądź niejedzenie, wpływa na wygląd, a to od komentarzy na temat wyglądu bardzo często się zaczyna. Dlatego bądźmy wrażliwsi, ale też systemowo nie mamy na co liczyć, dlatego możemy liczyć tylko na siebie. Więc wszelkie możliwości jakichś dodatkowych zajęć, nie wiem, na lekcjach wychowawczych na temat problemu, z, właśnie z, z odżywianiem, z zaburzeniami odżywiania, też jakby z problemami emocjonalnymi, z poczuciem własnej wartości, samooceny. Boże poprowadźmy zajęcia na bazie jakichś scenariuszów związanych z wzmacnianiem poczucia własnej wartości, zamiast jakichś tradycyjnych e, pogadanek albo po prostu wolnej lekcji do odrabiania, do, do odrabiania innych lekcji. Ale przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, co my mówimy, co nam się może wyrwie, ale pamiętajmy, że słyszy to więcej osób to jest jedna rzecz, a druga przede wszystkim słyszy to ta jedna osoba, na którą może to zadziałać bardzo, ale to bardzo druzgocąco. Pod względem jej samooceny i poczucia własnej wartości, która dopiero się kształtuje, która jest bardzo krucha. I z drugiej strony jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to, że niestety, ale też bardzo dużo osób mówi, albo ta, ta młodzież teraz taka wrażliwa. Kiedyś to wszystko było takie prostsze, nikt się tak nie przejmował, teraz nic nie można powiedzieć, bo od razu jest płacz, lament, emocje. Tylko że my teraz. Leczymy te pokolenia osób, którym kazano wypierać emocje, bo chłopcy nie płaczą, dziewczynki się nie złoszczą. Na terapiach, bo wy teraz, rodzice, macie w sobie tą skazę, te przekazy generacyjne tych poprzednich pokoleń, które wychowywały twardą ręką, i nie jest wam z tym dobrze. I okazuje się, że w pewnym momencie życia potrzebujecie wsparcia psychologicznego. Więc dla mnie to jest zawsze o tym, że ten, kto najbardziej krzyczy na ten temat, ma najwięcej ran gdzieś tam na duszy. I Znów trzeba zacząć od siebie, tak? Trzeba przerwać po prostu ten, ten taki przekaz, który idzie z pokolenia na pokolenie na temat właśnie wyrażania emocji, wrażliwości, tego w jaki sposób wychowywać tak, żeby nas słuchano, bo nie chodzi o to, że będziemy słyszani, kiedy będziemy krzyczeć. Tylko kiedy będziemy mówić tak, że inne osoby będą chciały nas słuchać. Więc to jest jeszcze taka jedna adnotacja odnośnie tego, jak to teraz wszyscy są nadwrażliwi. Nie, oni są wrażliwi tak, jak trzeba, bo coraz więcej się o tym mówi, że można być wrażliwym. A kiedyś po prostu się tego nie mówiło, kiedyś te emocje się wypierało. Kiedyś nie reagowało się od razu, tylko odreagowywało się w otoczeniu bezpiecznym osób najbliższych. I to oni teraz noszą te rany i nie możemy pozwolić na to, żeby one były przekazywane po prostu dalej. Więc zatrzymajmy się, zastanówmy się, czy, czy u nas nie było wypieranych emocji, czy u nas nie było poczucia, że ja nie mogę pewnych rzeczy pokazać. I czy nie próbujesz w ten sposób oddziaływać na kolejne pokolenia? Może to ty, jako dorosły, masz więcej do przepracowania, niż ten nastolatek czy dziecko, które sobie z emocjami nie radzi, albo które odreagowuje na twoje komentarze właśnie w taki, a nie inny sposób. To tak, postscriptum. Dziękuję Wam za ten sezon podcastów. Myślę, skończyłam go dosyć mocno. Nie wiem, czy po prostu wrócicie. Mam nadzieję, że tak. Będą też tematy bardziej rozwojowe, lżejsze, wzmacniające, ale myślę, że uwrażliwianie to jest to dobre słowo, które warto zapamiętać i na którym warto się na chwilę skupić i poddać je głębszej refleksji, uwrażliwić siebie po to, żeby można było później uwrażliwiać innych. Dzięki jeszcze raz za, za ten sezon. Wracamy we wrześniu. Będę bardzo, bardzo wdzięczna za wszelkie komentarze, jakieś informacje zwrotne, może podzielenie się swoją historią. Pod postem na blogu dotyczącym tego podcastu, ale też zapraszam nieustająco ustająco na, do Instagrama, gdzie, gdzie tak najwięcej relacji można, myślę, nawiązać i, 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 ty, i tych informacji przekazać, i, i może to będzie też jakimś tam początkiem se, serii całej, jakichś, właśnie, komentarzy i i wymiany refleksji i doświadczeń. E, oczywiście, znajdziecie mnie jako Anna Paluch Psychodietetyk. E, podcasty wszędzie, czyli Spotify, YouTube, iTunes, i, i będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Już ostatnie, e, prośba za każdą. Mm, za każde udostępnienie, za każde polubienie, za każde subskrybowanie któregoś z tych właśnie środków przekazu mojego podcastu, bo to jest szansa, żeby te słowa mogły dotrzeć do większej liczby osób, a w kontekście tego akurat podcastu myślę, że to nam jest bardzo potrzebne. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, zapraszam do komentowania, do wyrażenia swojej opinii, ale też do oceny na iTunes, bo to zawsze jest pomocne, żeby tworzyć dalej, żeby docierać do większej liczby osób. Podziel się tym podcastem z osobami, których temat może interesować w swoim otoczeniu. Jeżeli szukasz więcej treści dotyczących psychodietetyki, zapraszam na moją stronę www.dbamodsuj.pl. Tam również możesz zakupić e-booki, e-kursy, czy zapisać się na konsultacje. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.